Czołem ludziska. Dzisiaj będzie transmisja ze studia. Dla odmiany. Trochę tipsów. Warto coś pokazać. Tak jak widzicie, wygląda moje nowe studio. Tam widzicie stojak na rzędki. Można powiedzieć, nie do końca mojego pomysłu, ale troszkę podpatrzone na YouTubie, a trochę sam pokombinowałem. Widzicie, że tych wędek jest trochę, bo tych systemów wędkarstwa ostatnio, no, każda wędka do czego innego, jak to wiecie, że bywa. Więc tych wędek jest trochę. Nie, oczywiście nie wszystkie w sezonie używam, ale większość. Więc mają swoje potrzeby te wędki. Tu nie ma wędek podlodowych jeszcze, które są akurat w garażu, gdyż ostatnio je używałem. Jeżeli chodzi o taką półeczkę z Ikei, to tak, żeby wszystko było zorganizowane i w miarę poukładane. Z tym miałem wielki problem w poprzednim pomieszczeniu. Zrobiłem sobie tak, że małą taką taśmą malarską ponakreślałem sobie miejsca, gdzie jakie style wędkarstwa, podzieliłem te przywrótki, popisałem sobie na tych taśmach, żeby nie pisać oczywiście na tych nowych meblach z Ikei. Napisałem sobie gdzie, do czego, jak, czyli trolling, wędkarstwo morskie, na przykład spinning blachy, spinning gumy, czy wędkarstwo muchowe, takie dziedziny, pudełka, no fajne rzeczy, żeby można było sobie tam gdzieś popakować to wszystko u góry. To jeszcze nie jest tam wszystko na super skończone, oczywiście, że tu nie będzie świetny porządek, bo to nie o to chodzi, żeby był porządek na 100%, bo to nigdy nie jest ten porządek, bo ani czasu nie ma, a nie mam możliwości, żeby wszystko uporządkować, ale tak, żeby mniej więcej było coś zorganizowane, żeby wiedzieć, gdzie można coś szukać, jak się, powiedzmy, z ryb wróciło i gdzieś tam się, no, walnęło gdzieś, nie? Czy walnęło? Walnęło, dobra. Więc tak to wygląda u mnie. Biureczko, pod spodem lampka LED-owa. Zobaczcie, i tu jest taka fajna rzecz. Tu jest taka fajna rzecz. Widzicie to wszyscy dobrze? To są takie haczyki, tak, można powiedzieć, na klucze, czy na jakieś bryloczki, które zaadaptowałem i właściwie ten jeden to sam zrobiłem na zestawy wędkarskie. Często gęsto mamy przypony, które wiemy, że użyjemy w kolejnym, przy kolejnym łowieniu, tak? A akurat przezbrajamy z jakiegoś powodu jakąś wędkę i no nie warto, żeby zaoszczędzić czas, nie warto wszystko ciąć od razu, tylko można sobie zrobić coś takiego, jak ja zrobiłem. Może to jest dla was też inspiracja, pomysł. Na przykład ten sznur muchowy tutaj jest. Nie wiem, warto, nie warto. Spróbujcie może sami. Może akurat komuś z was będzie to pasowało. Widzicie, tutaj na stole leży trochę kowrotków. Udało mi się przynajmniej te 5 sztuk tych fajnych małych kowroteczków kupić okazyjnie na aukcji internetowej. Kowrotki już są bez żyłki, te. I tu jest właśnie knep. Pokażę wam, jak się pozbyłem tej żyłki. Zobaczcie, taki patencik. Zwykła wkręcarka, rolka papieru. Tu jest akurat ręczników papierowych kuchennych, ale może być papier toaletowy. Ta jest dłuższa, więc więcej żyłki na to wejdzie. Uważajcie tylko, żeby żyłka tu nie wchodziła, bo oczywiście się zakleszczy i będzie trzeba, no, ciąć i tak dalej. Tam leży kowróteczek. Wciskamy i jedziemy z programem. Według licznika widzimy, ile chcemy się pozbyć. Czy wszystko, czy całą żyłkę, czy tylko część. Ja akurat będę chciał to zrobić na 100 metrów, więc na 100 stóp, o tak. Więc to jest tyle, co potrzebujesz ściągnąć. Wszystko. Słuchajcie, nadeszła ważna chwila. Unboxing, czyli rozwieranie pudełeczek z przynętami. Zamówiłem 3 przesyłki i każdego z was pewnie kręci otwieranie pudełek. Zobaczmy, co jest w tej. Chociaż ja już wiem, co jest w tej. To generalnie wygrałem na licytacji internetowej. To powinny być bardzo fajne przynęty. Czy wy to widzicie?
Niektóre się przebiły nawet przez ten karton. Wyszły. Uszkodziły pewnie listonosza. Zobaczcie, tak. Zaraz sobie z tym poradzimy na pewno. Zobaczcie, co tu się dzieje. Zobaczcie, jakie piękne przynęty. Tu widzę, jest nawet jedna przynęta, która w ogóle nie była w wodzie nigdy. Co mnie też cieszy. Czyli trolling po Bałtyku, jak również trolling po Vänern, czyli w tych dwóch największych szwedzkich jeziorach, gdzie możemy znaleźć takie rybki jak troć, palia jeziorowa i łosoś, dodany łosoś. Zobaczcie przynęty. Fajne, nie? Ciekawe, jak będzie się sprawdzało w wodzie. Na pewno też Wam te filmiki później udostępnię. I może jak one pracują, jak to wszystko działa. Zobaczcie. Rewelacja. Te kolory w ogóle. Malina. Aha, czyli mamy tą przynętę, która w ogóle nie była używana. Ismo. To jest od Glatsaksfiske. Taka szwedzka firma. No. To jest taka bardziej przynęta na Vänern. Trochę mniejsza. O, takie przynęty są ciutkie mniejsze przynęty, które bardzo dobrze na Vänern i na Vänern będą służyły. Te większe, szczerze mówiąc, skupiam się tutaj w kierunku łososia. Może to są te przynęty łososiowe. Ta może też być absolutnie dobra też. Tak bym ją nie podzielił. To jest, powiedzmy, i łosoś, i... Znaczy, chodzi o morze, Bałtyk. Tu jest bardziej ukierunkowane do Vätern, Vänern, te przynęty. Proszę bardzo, tak to wygląda. 16 przynęt. Bardzo sympatyczne przynęty. Czekają tylko na swoją premierę. Dobra. Bierzemy na bok. Przechodzimy do paczki numer 2. Jest ciężka. Powiem szczerze, że babka w sklepie była ciężko przerażona, kto niosła. Niosła dwoma rękoma. Pod jajecznym. Masakra jakaś. Dobra. Tu już jestem. Dobra. Otwieranie też jest fajne, nie? Tak jest. Mamy fakturkę. Trolling Center. Taka firma szwedzka. Jeżeli ktoś by był zainteresowany, to tu gdzieś będzie link. Albo się pokaże na dole pod programem. Pod tą relacją. I przyznam szczerze, że generalnie zamawiając te rzeczy, jeszcze nie wiedziałem, że tą aukcję wygram z tymi przynętami. Więc jest kilka przynęt również. Widzicie to? Tym można zabić! To jest przynęta... Przynęta nie, to nawet torpeda by nie była. Słuchajcie, to jest... ciężarek, loda tak zwana, do trollingu, to ma 6 kg. Zaczepia się to na windę trollingową. Posiadam teraz już windy trollingowe, już zamontowałem platformy na łódce. I to jest 6-kilówka. 6-kilówka, szczerze mówiąc, na morze. Albo na bardzo takie trudne warunki, na Vätern, Vänern, kiedy będzie wiatr powyżej 5-6 metrów na sekundę. Jeśli uda mi się wypłynąć, oczywiście. Tak samo na morze, gdzie są prądy, no musi być cięższa ta loda, żeby mieć widoczność na echo. Dobra. Jeśli chodzi o widoczność na echo, widoczność echa przynęt, to też postaram się wrzucić filmik, jak to wygląda. Tu będzie. No i tutaj, słuchajcie, są nowe przynęty.
Być może pokryją się w jakimś stopniu z tymi przynętami, co są tam obok. Zobaczcie, wszystko jest tej samej firmy. Ismo. Ismo Magnum, Glatzax, Fiske. Zobaczcie sobie na tym, w tym sklepie internetowym, jeżeli będziecie chcieli, jeżeli jesteście zainteresowani takimi przynętami, co link wysyłam na dole. Proszę bardzo. To jest typowo sprawa łososiowa, jeżeli chodzi o morze. Właśnie specjalnie je wziąłem, żeby to były morskie przynęty. Tu mamy w większości te przynęty, które zastosuję wetenwenem. Te większe oczywiście w morzu, tak jak mówiłem, a to są typowo takie przynęty morskie, gdzie, no, będziemy próbować, będziemy walczyć. Dobra, była paczka numer 1, była paczka numer 2 i teraz czas na paczkę numer 3. Paczka numer 3 to taki kombi, złożona z dwóch paczek. Ha. Unboxing paczki numer 3. Pierwsza część paczki i druga część paczki. Zapewne wiecie, co jest w drugiej części. Mamy najpierw tą mniejszą. Zaczynamy. Co my tutaj mamy? Pełno gazet. Fakturka do sklepu. Orsa Fiske Center. Na dole macie link. Co my tutaj mamy? Też to macie, nie? Jak Boże Narodzenie. Zobaczcie to. Przypomina wam to coś? Mama i tata. Kolejne torpedy w mniejszej wersji. To są szóstki. Tu jest trójka i tu jest trójka. To są klamry. Klamry trollingowe. Bardzo ważna rzecz również. Tu mamy kotwiczki. Kotwiczki, które będą się sprawdzały w trollingu, jak i do uchwytów, jak i do klejek. Będą się idealnie sprawdzały. Tutaj mamy fluorocarbon 0,35, idealny na każde łowienie. Każde łowienie z cyklu spinning za okoniem, z zasandaczem, z opadu, jak i łowienie troci w morzu. Świetna rzecz. Tu mamy fluorocarbon, który jest trochę grubszy, 0,52. Będę używał do przynęt wertykalnych fluorocarbon. 0,52 to jest tak na granicy, gdzie szczupak może go odgryźć albo i nie. Nie zdarzyło mi się, żeby szczupak odgryzł fluorocarbon tej grubości, ale słyszałem przypadki, że to się zdarza. To mamy i to mamy. I mamy te ciężaki trollingowe. I jeszcze najważniejsza rzecz. Najważniejsza rzecz. Zobaczcie, co tutaj będzie. Taki duży karton. Są wędeczki, nie? Zobaczcie. Wędka trollingowa. 8 stóp, 12,25 LBS. 8 stóp to jest 2,60, 2,55 metra. I taki ciężar wyrzutu do 70 gram. To jest dedykowana wędka do wind trollingowych. Jest właśnie napisane Downrider. I będzie idealna ta ósemka w komplecie do moich siódemek jako zewnętrzne wędki. Czyli te, dzięki którym będę miał większy zasięg do bocznego ciągnięcia ryby. Jedna wędka, druga jest taka sama. To wszystko na dzisiaj. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Dzięki. Trzymajcie się, do następnego razu.